Marynata musztardowa, pełen odjazd, pełen power, 4 składniki, plus piersi z kurczaka, 4 i jest super jedzenie. Potrzebne są 4 składniki, cytryna, musztarda, oliwa z oliwek, troszeczkę soli, no i oczywiście główny składnik, czyli 4 piersi. Przygotowanie tej marynaty jest naprawdę bardzo proste. Zacznę od cytryny, wycisnę sok mniej więcej z połowy cytryny, potrzebuję około 4 łyżek cytryny, soku z cytryny. Ugniatam, żeby później było dosyć łatwo sok z cytryny wycisnąć. Do pojemnika, umyte mam ręce i wyciskam cytrynę. Wszystko zależy od wielkości cytryny. Ja muszę z drugiej połówki również. Tego soku musi być dosyć dużo. Dlaczego robię to przez ręce? Jest to szybciej, wygodniej, a wszystkie pestki zostaną mi na palcach. Jeśli chcesz, to możesz zetrzeć skórkę i również dołączyć do marynaty. Ja tego nie zrobiłem, bo po prostu mi się nie chciało. Dodaję 2 łyżki musztardy Dijon oraz 5 łyżek oliwy z oliwek i szczyptę soli. Teraz to wszystko wymieszam. Będziemy marynować kurczaka i piersi albo wkładam do naczynia żaroodpornego i zalewam marynatą, albo wykorzystam taką torebkę z zamykanym suwakiem i dzisiaj właśnie to przygotuję. Taka torebka z zamykanym suwakiem jest naprawdę bardzo fajnym rozwiązaniem. Również śmiało możesz włożyć do zamrażalnika takiego przygotowanego kurczaka właśnie w marynacie. Oczyszczone i umyte piersi wrzucam do torebki i wszystko zaleję za chwileczkę marynatą. No, piersi są tutaj duże. Mam nadzieję, że wszystko się zmieści. I teraz wszystko zaleję marynatą. Teraz przechodzę do następnej części, mianowicie masowania piersi. Troszeczkę tu jest błąd, bo nie mam jak masować. Gdyby worek foliowy był troszeczkę większy, byłoby mi łatwiej. Ale będę się starał, żeby wszystko było ładnie wymieszane. Kurczak już jest świetnie wymieszany z jednej i z drugiej strony i teraz wkładam do lodówki na około 4-5 godzin. Piekarnik jest ustawiony, już rozgrzany, temperatura 180 stopni. Wyjmuję kurczaka po 6 godzinach i teraz wrzucam do naczynia żaroodpornego. Tak zamarynowany kurczak będzie bardzo miękki w środku i na pewno będzie pyszny. Wszystko wyciskam ile można. I tak przygotowanego kurczaka wrzucam do piekarnika na mniej więcej pół godziny, 180 stopni. Powinno być ok. Piersi gotowe. Aj, super pachną. No to teraz do dzieła. Zobaczymy, jak smakuje. Jeszcze jest ciepła pierś. Zobaczymy, jak w środku ładnie są dopieczone i mięciutkie. I sprawdzimy, jak smakują. Bardzo dobre. Jeżeli lubisz musztardę, to jest naprawdę bardzo fajne połączenie. Super. Oglądaj Mazur Gotuje, żeby lepiej gotować. Prościej, szybciej, bez żadnej ściemy. Zapraszam Cię na stronę mazurgotuje.pl, na Face'a również, na YouTube'a i przede wszystkim na Snap'a, bo na Snapchacie właśnie dużo pokazuję rzeczy, jak testuję i jak nagrywam. Także, jeżeli Cię to interesuje i chcesz wiedzieć właśnie, jak jem i co jem i jak to robię, zapraszam również na Snap'a. Trzymaj się, cześć!